Paga, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w sportcraft.eu czy coś takiego. Macie po prawej stronie IP, nie wiem czego widać. Sportcraft.eu, wszystko z małej, polecam sobie. Mamy tutaj, zobaczcie, ukośnik spawn, napiszę. Spawn. I są tutaj przeróżne sporty. Od letnie, jakieś zimowe bobslejty czy coś. Skoki narciarskie, na których się dzisiaj spełnimy. Sporty zimowe, lekkoatletyka, sporty zespołowe. Wymyślone w planach tutaj sporty letnie, zimowe dzisiaj z racji tego i tu mamy jakieś alpejskie konkursy biegowe, bobslejde, żwiarstwo i powrót do menu głównego. Skoki narciarskie i zaczynamy od najmniejszej skoczni, działa to w sposób super. Lecimy, zobaczymy jakie to jest rozpędzenie, malutkie, ale jest słodka skocznia. Jest duża szansa na skoczenie. 32 metry skoczyłem. I jeszcze raz w sumie sobie skoczymy. Tylko pytanie, gdzie się tutaj idzie. Tutaj. Powrót do menu głównego, bo akurat chmura mi tu przeszkadza. To jest jaka prędkość? Mała prędkość, więc tutaj trzeba tak się wybić idealnie. O! I teraz patrzcie, lecimy bardzo daleko. Siup. No, 29. Dobra, lecimy na kolejny skoczni. Tutaj pyk, to będzie HS45 albo 40. To już jak widać jest szybsza troszeczkę skocznia. Lecimy, to jest bardzo satysfakcjonujący skok. Na YouTubie też jest kanał Sportcraftu. No, 45 to średnio poszło. Dobrze, nawet dzisiaj pomoże, powiem jakiś rekord. Ok, 50. Ociupinę większy. Oj, tutaj mi się akurat nie udało, nie skoczyłem niestety. Ale i tak daleko zaszedłem. Więc jeszcze raz możemy sobie powtórzyć, bo akurat nie skoczyłem na skoczni. O, teraz był ładny skok na tej H40. 50 metrów na 50. Pyk, powrót, skoki, nie to... Przepraszam za lagi, nie wiem dlaczego, co oni tutaj komentarze robi, że ja mam 15 FPS-ów, powinienem mieć 180. Ale zobaczcie, tu za chwilę już ich nie będzie. Dobra, HS60, o widzicie, to już FPS są, już wzrastają do wielkości 180. Oj, słabiutki skoczek. A tam po lewej stronie też widać inne właśnie, piszcie mi co chcecie. Ja będę te skoki niektóre powiem, no słabo dosyć. Ale piszcie co chcecie na Sportcraftie, bo naprawdę super serwer, można się świetnie pobawić. Według mnie jeden z fajniejszych serwerów, bo ja lubię, kocham sporty i tutaj akurat fajnie można się pobawić. Trochę co prawda za wcześnie wyskoczyłem o jedną kratkę, a ta jedna kratka nam powoduje tylko coś. Ja jestem z samym jakimś gościem na serwie. Okej, teraz lecimy. Zaraz. Gdzie jest? Dobra, to jeszcze raz zjedziemy. Widać, jak tutaj nie ma tego dopracowanego. No i w ogóle takie coś. I teraz idziemy do menu. Gdzie to jest menu? Tutaj jest menu. Przepraszam, jestem chory, mówię tak. Teraz lecimy na HS75. Let's go. O, teraz ładnie skoczyliśmy. I tutaj zaraz będzie HS80 i HS85. Metry. Teraz wejdziemy sobie na HS80. Lecimy. Jest tak jak mówiłem, jest to trochę wyżej. Przed chwilą skoczkaliśmy, a jednak nie, to jest inna miejscowość. Fajne tutaj zjazdy. Naprawdę super. I proszę Państwa, do czerwonej linii. A, proszę bardzo, 81 na 80. Tutaj rekordowy skok. I ja Wam pokażę coś magicznego, jak tam sobie fowa. I jeszcze raz to zrobimy, to zobaczcie, jaka będzie satysfakcja. Niezłe, co? I to jest fajne. To jest taki, można powiedzieć, już prawdziwy skok, jak to wygląda. I za czerwoną skoczyliśmy bardzo w piękny sposób. 82 metry. I powrót do głównego menu. Sporty zimowe. Skoki narciarskie. HS był 80, to teraz 85. Tylko sobie damy fowa normalnie.
I let's go. Siup, 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 siup. Siup. Aj, teraz mnie nie wybiło niestety, więc jeszcze raz. Właśnie to jest czasami tak ciężko skoczyć, a jest dużo skoczni, mam wam do pokazania, więc może parę będę pomijał skoczni. Siup. I lecimy poza linię, dawaj, 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 dmuchaj, dobrze, 87 na 85. 2 metry, raz zrobiłem 15 metrów różnicy, nie wiem jak to zrobić na H300, słuchajcie. Więc już 85 teraz na 90, możemy już pominąć tą jedną 80, a nie, dobrze jest. 90 popularna skocznia przez, można powiedzieć, Polaków. Skocznie często pamiętam, jest w Polsce dużo skoczni właśnie 90. Wiśle chyba. No nie pamiętam szczerze. No teraz słabiutko skoczyliśmy, co prawda, ale przejdziemy sobie do kolejnej skoczni, czyli H100. Tu już mamy kolejne HS100, przepraszam. Ładny skok i lecimy. Let's go. Ja wam tutaj pokażę, jak to ślicznie się prezentuje. Jeszcze na jakichś teksturpakach nie udało mi się pobrać skina, a robiłem skina, ale mi średnio wyszedł, więc jesteśmy misiem MP. Jeszcze byłem taką przy okazji żabką już wojskową, ale... 100 metrów na 100 metrów, bardzo się cieszę. Więc jeżeli było 100, to teraz będzie 110. Najlepiej wbijać na ten serwer, żeby było parę osób około godziny 20 w soboty, piątki, niedziela takie. Nie, bo tak to będziecie sami na serwie. I lecimy, trochę jest tutaj zlikwidowany. I zobaczcie na to, że tutaj jakaś trasa bobslejdowa czy cokolwiek przecina się przez naszą drogę, więc to jest fajny efekt. No i teraz niestety tylko dojdziemy do tej czerwonej linii. Słabo, 99 na 110. No niestety, ale nie przedłużając, po prostu lecimy dalej. Na H120, czyli właśnie też taką bardziej popularną, chyba w tym. Ja już nie bardzo często skakałem, więc jestem tutaj przyzwyczajony do tych klimatów. W H chyba, nie pamiętam, kurczaczki. Aha, w tym... W Tatrach są. Znaczy no, w Zakopanem jest ta skocznia, Tatry. I jeszcze wam pokażę ten skok, bo według mnie te takie ładne skoki, te takie najpopularniejsze skocznie powinniśmy robić z większym fobem, żeby było po prostu to ładniejsze na film. Bo wiecie co, ja muszę być bardzo przygotowany na skok, bo to nie jest takie pro... O, i teraz wyszło. O kurczaczki. To na tym fowie wygląda tak, choćbym nie wiem, jak ja leciał po prostu. Po prostu gdybym... No nie powinno to tak wyglądać, ale to jest Minecraft i to jest po prostu coś takiego. I lecimy i teraz pojechaliśmy o dziwo z tym fowem. Bardzo daleko, 122 metry. Zrobiłem zdjęcie, na miniaturkę dam, że... Na czacie się wyświetla informacja, ile skoczyłeś. Więc wyświetlę na miniaturkę, jak to wyglądało. Ok. H125. Albo no, będziemy każdym skocznie mieli. To jest krótki zjazd. Nie zaszkodzi. Siup. Wyskok. I let's go! Aż nie bardzo się powoli leci, ale super to wygląda. Za sobą mam jeszcze mniejszą skocznię i dawaj, 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 ciągnij. Ach, dobra, 123. Nie ma tragedii. Jeżeli to było 123, 125, to teraz H130, nie 140. Dobra, to skoczymy ze 140, a później ze 130. Tak właśnie dziwnie. Siup. Aj, dobra, się nie udało. Muszę zboczyć z trasy, można powiedzieć. A nie, to było H130, dobra. To się pomyliłem. Chciałem już wyjść na H130, myśląc, że to jest H140. A tu widzicie, lecimy. Coraz dłuższe skoki będą, więc będę wam pokazywał, choćby miały być to porażki. Bo H100-300 to się chyba 40 sekund aż leci. Nie, nie wiem, czy nie więcej. Bo to H300 to jest ogromne, naprawdę. Nie wiem, czy taka skoczna jest. Chyba tylko w planicy jest 200. 123, no... Jest trochę tragicznie. Dobra, nieważne, ale jest dobrze. 40. Lecimy teraz. No, i to jest 40. O, kurczaczki, trochę mnie tutaj z panelu... Wybiło mnie z panelu, przepraszam. No i widzicie, taki wypadek może mieć każdy skoczek narciarski. Szczególnie ja.
zboczyło mnie trochę z trasy i to było takie mylne trochę. O, ładny to będzie skok. Zobaczcie, jak my się po prostu wybiliśmy. No cudowny serwer. Ja mam taką skocznię. Nie wiem, czy wiecie, czy kiedyś. Tak, ja chyba kiedyś pokazywałem, tak. Moją skocznię narciarską. No ale cóż. Ona jest na pewno gorsza od tych, ale jest ładniejsza. Ale tutaj są fajniejsze. Dobra. 8 metrów przejść do głównego menu. Skoki narciarskie. Takie można powiedzieć symulator skoków, nie? 40 było, to teraz 185. To jest ogromna skocznia. I szczerze nie skakałem jeszcze na 185 ani 240. Nie, na 240 tylko nie skakałem. Okej, okay, wyskok był. Oż, panie, jak to jest wysokie. Wyobraźcie sobie teraz takie uczucie skoczka narciarskiego. Ja nie wiem, czy wam to pokazywać, żeby was to wiadomo nie zanudzało, bo to jest bardzo długi lot. Może kiedyś postaram się to przyspieszyć, ale co to za słaby skok. Patrzcie. Tylko 140. Widocznie słabo mnie wybiło. Przejdźmy już do kolejnego, tak jak mówiłem, bo to są bardzo długie skoki. 240. Czy ja jestem na to przygotowany, proszę państwa? Czy ja jestem na to przygotowany? Jestem. Jestem, który jestem. Dokładnie. Okej, okay, to co się właśnie... Czy to było na pewno, aby na pewno... legalne? Bo szczerze jestem trochę za wysoko. O kurczaczki, chyba przesadziliśmy z tą wielkością. Przynajmniej pobijemy rekord, zobaczcie. Tak, pobijemy rekord, to jest... Nie, a to był dobry skok. O, widzicie, nawet nie dotarłem. 229 na 240, no taki średni wynik, ale jest zawsze bardzo dobry, jest z czego się cieszyć. Lecimy dalej. Jest ostatnia skocznia H300 i czy ja na to jestem gotowy? Dokładnie jestem, bo tu już mamy szybkość 6. To jest naprawdę ogromny zaszczyt na takiej skoczni lecieć. I ja tutaj, tak jak mówiłem, pobiłem rekord i ja wam dam kurde. I tutaj się trochę postaram więcej tych prób zrobić, żeby, bo jest tutaj ciężko się wybić, bo to jest prędkość 6. A tak mieliśmy prędkość 5. Okej, wybity. Elegancko. Ja tylko trzymam W, F1 i F5. I to jest naprawdę długi skok. Super się to prezentuje. Aż to chmur. Zobaczcie, właśnie to jest takie trochę złe, że w Minecraftie nie dałoby się tego inaczej zrobić, że te skoczki są proste. One powinny się 3 metry dalej, powinny się trochę, wiecie, bardziej w ten... O, zobaczcie, ja już widzę tam linię czerwoną. Wy też powinniście już ją widzieć i nie pobijemy niestety rekordu. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Aj. 286 metrów. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. To się z wami żegna. Mam nadzieję, że wam się podobają. Wbijajcie na serwer sportkow.eu. To nie mój serwer, ale naprawdę mi się podoba. Jeżeli lubicie te sporty tak samo jak ja, wbijajcie na serwer. Na razie.